Hej, siemanko, witajcie bardzo serdecznie. Zostawcie łapeczkę, sobie tutaj rymuję. Ja nazywam się Broń, no i Broń, a Brod oczywiście. Plancy na ten moment oczywiście zostańcie tutaj na odcinku, ponieważ w tym odcinku będzie wiele gier. Wczoraj prezentowałem wam Plancy i Kogame, dzisiaj będą Plancy, Baloniki i wiele innych gier, które jakby nawiązują do tego, tej mojej jakby... mojego kanału, nie? Dobra, czekajcie, co się tu dzieje? Ja tu daję osłonę i cię tutaj podnoszę, kolego. Mam nadzieję, że... O, halo, czemu nie mogłem go podnieść? On się zrespił ponownie? Czy mi się wydaje? Dobra, no niestety nie obroniliśmy tego ładunku tutaj nieszczęsnego. Musimy teraz zatrzymać ładunek. Dobra, jest. Dostaliśmy żarówkę. Ej, elegancko. Chyba muszę stąd prysnąć. Przejdę na... Aj. O ty dziadu. O ty dziadu, co to miało być? Ja się pytam. Mi się działko tutaj, słuchajcie, zapali. Dobra. Gdzie tu są jacyś przeciwnicy? To jest doniczka, ale kogo jeszcze mogę tu pyknąć jak coś? Ładunek na razie zatrzymaliśmy, więc... Ups! To było nie tak jak chciałem, to było niezamierzone. Czekajcie, pójdę z tej strony. Muszę wyczuć jeszcze to sterowanie tu. Dobra, patrzcie. Ops, dobra, uciekam. Awansowałem na poziom kolejny. Co za kukurydz, no uciekł mi dziadyga. On gdzieś z tamtej strony chyba jest. Panie kukurydzu, a gdzie jest ładunek? Bo chyba go nie zatrzymaliśmy tutaj. Mamy 3 minuty dalej. Dobra, tu pojechany. Dobra, na razie jest ok. Trzymamy się jako tako. Dobra. Jest dobrze. Jest dobrze, panie i panowie. A i co jest? Nie wybuchł ten... Ale lipa, czemu ten imp nie wybuchł? No myślałem, że tutaj go zestrzeliłem. Ale słabo. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj w ogóle... Jeszcze 2 minuty, ale powoli, powoli. Może się uda ten ładunek tutaj wytrzymać. Dawajcie, panowie. Dobra, z tej strony załatwione. Oni przepychają ten ładunek dalej. Trzymajcie się.
Dobra, na razie spoko. Dobra. Z której strony mnie tutaj atakują? Jeszcze 50 sekund mają. Dobra, załatwiony. 30 sekund. Powinniśmy to wygrać już. Ja tutaj bronię, staram się bronić tego. On się cofa, tak? Czy mi się wydaje? Dobra, jest, wygraliśmy, słuchajcie, pięknie. Bardzo ładnie, to teraz co? Przechodzimy na następną gierę. Hej, dzień dobry, witajcie w Plants vs. Zombie 2. Tym razem gierka na telefon. Tak jak obiecałem, będzie w tym odcinku dużo gierek, które są związane jakby z moim kanałem. Pierwszą było Battle for Neighborville. No dobra, jestem z powrotem, słuchajcie. Oczywiście zasadzimy sobie tutaj kolejne jakby nasze kwiatuszki. Tu mamy boosty. Czy ja mam... Czy jest sens w ogóle używać tych boostów? Chyba nie. Dobra, wrócimy sobie. Tutaj mamy konewka. Coś jeszcze tutaj mamy do zrobienia w tej konewce? Chyba nie. Dobra, to lecimy do przygody naszej. Muszę tutaj przejść, jak widzicie. Chociaż jeden poziomik sobie dzisiaj zrobimy. Ja już jestem na 13, zobaczcie. W wersji alfa jest Plants vs. Zombie 3, więc zobaczymy, kiedy w ogóle wyjdą. Wyjdzie trójeczka, bo to też będzie oczywiście fajna opcja. Dobra, i co? Ja już nie pamiętam, co myśmy tu... Co chwilę dzwonią do mnie. No, jestem z powrotem. Co chwilę do mnie dzwonią. Może weźmiemy sobie tego. Na pewno tego, tego... Tego, tego i co? Słuchajcie, mróz? Żeby mrozić te zombiaki? A spróbujmy w takie, z taką kombinację. Zobaczymy, co mi tutaj... O, co to są za jakieś glutki tutaj? Nie mogę, aha, nie mogę tu posadzić. Ale bieda. Bieda, oj bieda, z nędzą. Aż piszczy. Nie mogę na tych postawić, z tego co widzę. Dobra. Tego tu zamrozimy i niech sobie tu pluje. Dobra. Idzie kolejny czarownik. Skrajny os. Dobra, tutaj postawimy sobie groszki. Groszki, proszki. Mamy słoneczko, może mogą zjeść tego. No, no niestety, tutaj musimy dać tak. Tu damy tego pana orzecha. I oczywiście groszeczka. I nie mam hajsu. Houston, mamy problem. Dawać mi tu pana groszka. Gdzie jest słoneczko jakieś? Dobra, ops, jest. Dobra. Niech tutaj teraz pan słonecznik może. Dobra, damy słonecznika. Słonecznika niech się zesika. Dobra, tu ok. Jeszcze jeden słonecznik. No i na razie jest situation opanowation, jak to się mówi. Dobra. Ja tu nie mogę, tak? Tego słonecznika dać. Lipa troszkę. Troszkę smutek mnie ogarnia. Dobra, dajmy tak. Na razie te wszystkie murki mamy rozwalone. Więc jest dobrze. Cyk, cyk. Pan orzech tu może iść. Damy sobie tu dla odmiany tego. Tu jeszcze jednego na przykład. I słonecznik. Pięknie. Na razie situation jest opanowation. Dobra. Mamy monetę. Ej, kradną mi serduszko. Tak się nie robi, panie. Panie jest, znaczy serduszko. Słoneczko oczywiście. Dobra, dajemy cyk, cyk, cyk. Rzucamy jak najwięcej tutaj mamy tych rzeczy. Dobra, mamy już trochę tych słoneczników, więc powinno być.
w miarę okej. Dobra, może tutaj. Czekajcie, bo mi tu kwiatek wyleciał. Dobra, zróbmy sobie, użyjmy jednego tego. Ej, no, halo, halo, ja się tak nie bawię. Dobra, masz tu tego. Bo mi przechodzą dziadki. Dobra, użyjemy jeszcze jednego. Mamy teraz też spowolnienie. Mogę w sumie jeszcze raz to urządzić, tak? Dobra, i ładnie go posprzątaliśmy ich. Ładnie, ładnie. Teraz dajemy kolejny murek. Ej, chyba wygraliśmy. No, nie było tak źle. Myślę, że rozgrywka przednia. I dostaliśmy bąki. Bąki choy. Survive without ok. To teraz możemy, słuchajcie, iść do naszej konewki. Zgrzewki konewki. No w sumie wolałbym ulepszenie jakby do naszego... Ciekawe, co to bąki choya możemy podlać. I tu mamy get free effect when planted. This boost lasts for one level. Ok, czy jakiś boost możemy zrobić. Myślę, że zrobimy sobie jakiś taki buścik i w następnym odcinku użyjemy go. No, jesteśmy ponownie, tym razem Bloomstead 6. Jeżeli macie jakieś pomysły na gry, to oczywiście w komentarzach możecie napisać. 100 kasiory dostałem. Ej, elegancko. Co my tu mamy? Jakieś challenge to raczej niewykonalne. Tam napisaliście mi, że jakieś nowe bohaterowie są. O, to ten? Hi, Adora, jakiś podobno kozak, tylko mnie nie stać na niego. Jestem biedny, więc warto by było jakiś level tutaj zrobić. Winter Park, patrzcie, na easy zrobimy sobie, bo go jeszcze nie robiłem. Więc myślę, że warto by było. Więc lecimy. Tu mamy za darmo małpkę, więc jak najbardziej. Do tego może ninja małpka przede wszystkim. Podobno jest kozak, mówicie, że zawsze ją... Możecie mi dać waszą taktykę na poziom medium. Byłoby spoko. Dobra, czyli to jest najszybsze tempo. Tu mogę coś ulepszyć. Master Boom Bomber. Dobra, to ulepszamy. O, elegancko, patrzcie. To może weźmiemy tego, pójdziemy w ten, spróbujemy tego Master Bombera zrobić. Niech się rozwija. Ona widzi też te, aha, i potrzebujemy kogoś, kto rozwali nam te... myślę, że ta małpka, nie? Rozwali nam te takie żelazne, ołowiane baloniki. Więc tak zrobimy, tak też zrobię. Ustawię ją na strong, żeby pierwsze waliła w te, wiecie. Zobaczymy. Okej, dobra, powinno być spoko. Teraz ją ulepszmy może zawczasu, nie? Tę małpkę. Tutaj, czyli na dolną ścieżkę musimy iść. Więc jak trzeba, to trzeba. Dobra, teraz to już... Szkoda, że się nie da tego bardziej przyspieszyć, bo to tak powoli idzie. Tak się zastanawiam, jak rozwinąć ninja. Pójdziemy na pełną dolną. Chyba tutaj. Co to robi? Aha, okej, czyli ściąga niewidzialność. Spoko. Myślę, że jak najbardziej jest to jakaś opcja. A to co robi? Da się to jakoś podpatrzyć? Throw out spike onto the track nearby. Aha, okej, rzuca te. Dobra, to jakoś tam zawsze, jest to jakaś zawsze pomoc. Tylko, że tego, tu ja mogę jakieś dodatki, prawda? Powersy. Okej, tu są rzeczy, które mam odblokowane, tu, a insta małpki są tutaj, nie? Czy mógłbym dodać jakieś dodatkowe? No, ale tego nie chcę robić, przynajmniej na razie. Okej, tak jest najniższy. I to się słabo co różni, nie wiem czemu. Ten speed. Powinno to szybciej chodzić. Tak mi się wydaje. Dobra. W takim razie rozwijamy tą naszą małpkę. Tutaj co jest? Blue Comb Distracted. Aha, czyli poruszają się baloniki do tyłu i tu będzie to ściąganie niewidzialności, więc spoko.
Zaraz sobie zrobimy to ściąganie niewidzialności. Chociaż i tak myślę, że na razie może zbierajmy tutaj na tą flash bombę, będzie stunować jakby, czyli unieruchamiać te baloniki, tak mi się wydaje. Ale strasznie powoli to idzie, może tutaj, może tego małpkę jakoś rozwiniemy. Tak, żeby faster range, glaives, faster throwing. No dobra, to pójdziemy tak, żeby ona szybciej rzucała, nie? A tutaj, no, sharpshot, quickshot, long range. Zawsze się zastanawiam, co tutaj robić, ale chyba w to pójdziemy. Ej, no szkoda, że się nie da tego bardziej jakoś przyspieszyć, naprawdę, to wolno chodzi. Może po prostu moje małpki, tak wiecie, nie za szybko pokonują te balony i temu. $2300. Jakbym wykupił tą podwójną kasę, to bym miał naprawdę możliwość tutaj zaszaleć, a tak to... No widzicie, runda 14 na spokojnie. Przy okazji expy trzeba zgarniać, nie? I może dokupię coś tam, żeby to niszczyło szybciej, co? Tego maga nikt mało co używamy zazwyczaj. Nie mogę, o mogę tu postawić, no i niech ten mag tam atakuje. Tylko tutaj mam fire, o okej, może być ten fireball. Dobra, chodź tu magu. Co to jest? Every few seconds cast explosive fireballs. No to niech będzie. Tutaj co jest? Intense magic. To co to robi? Camo baluny. Arcane blast. Okej. No. Dawać teraz, mam nadzieję, że te fale przebędą szybciej, będą pokonywane przez nas. Tu jest firewall. Szkoda, że nie mogę przeczytać, co robi ten firewall. A, tu jest wall of flame. Create super hot wall of fire. Okej, możemy to zrobić w sumie, chociaż zbieramy na tego stunowanie tych balonów. Nie wiem, czy jeszcze będziemy w stanie sterowce w ogóle pokonać. Nie mamy jakby takiej dużej siły ognia, nie? Zaraz tego stunika jakby tu dorzucę. Dobra, zostawię tu tą małpkę, niech ona dobija te balony. No, panowie, 2000 potrzebuję. To idzie jak śpik z nosa. Ile to dokładnie? 2300. No już jesteśmy niedaleko. Mamy? No nie, jeszcze trochę. 2300. No teraz. Proszę bardzo. I teraz zbieramy na tą ścianę ognia. I nie ma, że boli. Tu w razie czego jeszcze dostawię tą małpkę. No
przydałaby nam się ta ściana ognia. Ten Arcane Blade Blast też jest spoko. Dobra, mamy OK. Teraz będą płonąć te baloniki i tą Arcane Blasta sobie weźmiemy, żeby tutaj, wiecie, rozchodziły się te strzałki przy tym magu. No i teraz tak, pytanko za 100 punktów. Co my tu możemy... Może pana snajpera tutaj pykniemy i niech on się skoncentruje na tych, wiecie, moabach. Ewentualnie łódź podwodną, nie? Ona tu też ma te upgrade'y. Czekajcie, ten sonar. Okej, okay, advance, czyli u góry musimy rozwijać. Zaraz to rozwiniemy tak jak należy. No i proszę bardzo. Te rakiety idą w tę stronę, dobra. Powinniśmy sobie teraz bez problemu poradzić. Łódź podwodna to jest moja ulubiona mopka. Tak naprawdę. Dobra, pozbieramy sobie na te rakiety. Mogę wiedzieć, co się tam dzieje? Czemu tak powoli te balony lecą? Mamy 34 runę. Szkoda, że to jeszcze szybciej się nie da jakby przyspieszyć tego. Dobra, zaraz tysiaczek, 1200. No i teraz rakietami będzie walił tutaj, to powinno być cacy. W razie czego dostawimy sobie tu te małpki. Jakby czasem coś się miało podziać, ale nie sądzę. Patrzcie, pan inżynier. Niech tu idzie. Dobra, większy zasięg. To nam pozwoli tutaj coś podziałać. No i powinniśmy, słuchajcie, ograć to już. Jakie jeszcze gierki byście widzieli? Tu jest runda OK, zrobiona. Powinno spoko to pójść, tak mi się wydaje. Aha, mogę jeszcze coś ulepszyć, patrzcie, mamy hajsy, to dawać, dawać. Tu akurat mamy maga. No i zaraz sterowiec powinien tutaj podlecieć. Coś się chyba nie kwapi. I słuchajcie, udało się. 75 dolców jest uzbierane. Okej. Oj, tak, tak, tak. Dawno nie było tej mojej gry tutaj. Angry Birdsy, epiki. Gra jest ogólnie niedostępna, nie do pobrania. Coś tam dostałem, ale my możemy. Ja jeszcze, u mnie jeszcze została ta gra, więc mogłem ją sobie, słuchajcie, tutaj pobrać. Więc spoko. Czekajcie, czy ja coś tu mogę? Hills Greater Peak Cherry Jank Albert's Hilt for. No tu mogę jakby takie dodatki robić, ale raczej nie będę tych wykupował. W ogóle jakiś nowy event jest z tego co widzę. Spróbujmy Fight Medium i zobaczymy jak mi pójdzie. Tylko z bombą? Może tak pójdziemy, zobaczymy.
No, Angry Birds nie było od dawien dawna na tym kanale, więc się zastanawiam, czy jak one się przyjmą. Mam nadzieję, że dobrze. Ale to wszystko będzie w planie wyglądało, nie? Ogólnie się zastanawiałem, czy tutaj nie powrócić do takiego grania. Z tym, że no... To zależy od was tak naprawdę. Oj, mogłem spróbować, bo tu nie zresetuję licznika. Szkoda troszkę. I ten mnie tu jakoś tak łopanie! Ale dziad. Ale nas tu zjechał. Zepsułem. Dawno nie grałem w Angry Birds, musicie mi wybaczyć. Przez to jest jak jest. No dawaj, czaku, paprykę. Przez moją głupotę to widzicie. Stało się jak się stało. No ale pokonałem te świnki na szczęście. Zastanawiam się, jak tu robić w ogóle miniaturki do tej gry. Do tych takich zlepek gier. Musicie mi coś zaproponować. No nie mam pojęcia. Tyry, tyry. Właśnie nie mam pojęcia, jak robić miniaturki do tych gier. No, to jest problem. No tu jest ten event, jak widzicie. Jakieś kupno, hajsy wydawać. To raczej nie dla mnie, nie? Dobra, powalczmy jeszcze. Dobra, spróbujmy to, słuchajcie, teraz zagrać tak, jak należy. Aż mogę nawet reklamę tutaj. Co wy na to? Czekajcie. No dobra, obejrzałem sobie reklamkę i teraz mogę, słuchajcie, spróbować swoich sił w Angry Birdsach. Dobra, powalczmy. Tutaj papryka i jazda z nimi. No, powiem wam szczerze, że teraz to dajemy czadu. Ała, o ty. Co ty tu robisz, ty gościu, ty. Dobra, teraz powinniśmy ich... No i proszę. Co wyście tu chcieli? Nie ma. Sytuacja opanowana. Który poziom? 99 chyba jest maksymalny, tak mi się wydaje. Tak mi się coś wydaje. No i dobra, i patrzcie, trochę zgarniamy sobie tych medali. Jest epicko. No ale tak jak mówię, ta gra jest nierozwijana, więc szkoda, troszkę żałuję, że tak jest. W ogóle ją usunęli. Może robią coś tam, jakąś grę w końcu wyda, taką lepsiejszą. Przejdźmy teraz może do innej produkcji. Hej, witajcie, witajcie. Plants vs. Zombie Heroes. Dawno nie grałem. Pewnie wy również. Co tu, sezon? Okej, okay, no ale ja tu tam za dużo nie grałem, więc pewnie jestem na ostatnim miejscu w tym sezonie. Czy ktoś z was jeszcze ogarnia, co się tutaj dzieje w tych Heroesach? Plants vs. Zombie Heroes? Jakieś karty dostałem, ale... Super rzadka, proszę bardzo. Okej. Okay. Strategy deck are now stronger. Okej, okay. Easy peasy, jakiś tutaj deck jest mocniejszy. Dobra, to akurat nie chcę tego. Jeszcze jakaś paczka darmowa czy coś? Za oglądanie reklam to jakieś tutaj rzeczy mogę dostać. Kolekcja, tak? Ale to może raczej nie. Spróbujmy powalczyć z kimś. Ciekawe, czy w ogóle tu znajdę kogoś. A zagrajmy. Jakiś rankedzik. Patrzcie, grają tu jeszcze ludzie. Nie wiedziałem, że w tą grę jeszcze gra ktoś. Okej, okay, mamy piątkę, to może nie, to troszkę za... Ło, panie. Dobra. Co Yeti robi w ogóle? Panie Yeti, get this turn when you play a pet. Okej. Okay. Niech będzie. Tylko czy my jakiegoś zwierzaka tu będziemy mieli? Ej no, kolego! Plus jeden dostanie, no to raczej mnie poskłada. No co ja tu mogę zrobić? No właśnie. Jedynie tak to.
ogarnąć. I co Ignis? Pieńka tu daje, no dobra. No chyba cię pogwizdało, gościu. No co za mapet, no. Co za gość, no. Dobra. Co my tu mamy? 5-2. Jak ja będę w stanie pokonać tego? Ten co robi, Getz? Dobra, dobra, ja chcę tego tu. No niestety, no musimy się zastawiać. Oj, oj, oj. Dobra, jest. Najmniej się chociaż troszkę obroniłem. Okej, znowu ten. Ten co robi? When destroy, make... Dobra, spróbujmy tak. No serio? Jezus Maryja, co on ma za gości, no? No to przegramy. Patrzcie, jaki on ma deck. Bez szans, słuchajcie. Nie mam najmniejszych szans, żeby tu coś zrobić. Czemu frizować nie mogę? Mogłem na odwrót to zagrać. Masakra. Czemu ino ci są sfrizowani? Ale bieda. A ten co robiłem? Zróbmy tak. Okej, dobierze karty. Zostaną mu tylko 3. A i tak ma bardzo dużo kart. Masakra. Dobra, tego przynajmniej tutaj pokonamy. Ten za 3 wszystkich mi poskładał. Co to za pianino w ogóle? Ignis, graj. No, GG. No poskłada mnie, no przecież to co tu się dzieje to jest masakra. GG. No niestety, słuchajcie, nie mam deku dobrego. Musiałbym jakieś karty dobrać i tak dalej. Dobra, przejdźmy do następnej.